Znów ty? Sprawa jest. Jaka? Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Powiem ci, jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? Aleś drażliwy. Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami salamander na ciebie polują. Mam na nich namiar. Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz. To jak będzie? Zobaczymy. Mów, co wiesz. Wiem, że salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście. Są coraz silniejsi. Ktoś musi ich powstrzymać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Co mi do tego? No jak to co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz, i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Kręci się gdzieś po slumsach. Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często przesiaduje w karczmie. Popytaj ludzi, na pewno go namierzysz. Ależ jestem obolała. Bohem dożyłby. Owi mordierza. Ktoś ty? To nieistotne. Ty jesteś Angus? Co to kurwa znaczy nieistotne? Chcę kupić trochę towaru. Kto ci powiedział, że coś sprzedaje? Talar. Popełniłeś błąd. Nie mieszaj się w sprawy, które cię przerastają. Gdzie są dostawcy? Smoknij mnie! Znikam stąd! Nudzę się. Tylko łaź i zapalaj. Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. Z życiem! Jak długo jeszcze? Uparty jesteś, sukinsynu. Pożałujesz tego. Wcześniej pytałem grzecznie. Teraz pogadamy inaczej. Ah!
skończy i chłód. Co łaska, panie? Co łaska? Co by tu? Hej, wojaku! Potrafisz robić mieczem, nie mylę się. O co chodzi? Chcę odzyskać rodzinną pamiątkę. Tuż przed wojną ukryłem ją wraz z kosztownościami, a teraz nie mogę się do niej dostać. I wynajmujesz pierwszego lepszego człowieka z ulicy, żeby przyniósł ci wszystko co do monety? Nie żartuj. Gdybyś chciał mnie okraść, nie wspominałbyś o tym. I nie jesteś pierwszym lepszym z ulicy. Na wojnie widywałem takich jak ty, za nimi kroczyła śmierć. Zatem w czym rzecz? W pobliżu skrytki grasują intruzi. Nie będę ryzykował własnej skóry. A ty sobie poradzisz. Możesz zatrzymać wszystko, co ukryłem. Przynieś mi tylko sygnet. Dlaczego ten sygnet jest taki cenny? Sprawy rodzinne i spadkowe. Nie powinno cię to interesować. Dzięki niemu zdobędę prawdziwy majątek. Powiedz coś więcej, ale od razu uprzedzam, że nie zabijam ludzi. No wiesz, jeszcze nie skończyłem, a ty już wyciągasz wnioski. Tymi intruzami są jakieś umarlaki. Chodzi o to, żeby przynieść mi moją własność. Jeśli tak, to w porządku. Potwierdzasz, że mogę zatrzymać dla siebie wszystko poza sygnetem? Potwierdzam. W mojej skrzyni jest sporo cennych drobiazgów. Ja chcę tylko mój rodowy sygnet. Masz, weź ten klucz. Dzięki niemu otworzysz bramę w kanałach. Gdzie dokładnie znajduje się skrytka? Wejdź do kanałów. Krata, do której pasuje mój klucz, znajduje się na lewo od wejścia. Za kratą będzie krypta, w której ukryłem skrzynię. Jeszcze jedno. Gdzie cię znajdę, gdy wrócę z sygnetem? Będę cię wyglądał codziennie rano w tym miejscu. Potem wracam do innych zajęć. Jaja mnie swędzą.
Thank you.
Thank you.
wyszedł stąd! Chcę wiedzieć, co znajduje się za kratą. Nie twój interes, jazda stąd! Przychodzę od Angusa. Mówił, że można tutaj kupić więcej fistechu. Od Angusa powiadasz? Od kiedy on ma takich koleżków? Podejrzanie mi wyglądasz. Podaj hasło, albo zrobimy ci zerikański krawat z jajec. Płomień. Nie trafiłeś, synuś. Teraz oduczymy cię kłamania. Nie masz tu czego szukać. Zgadaj. Rozpruję ci bebechy. Proszę, proszę, kogo widzę? Sam Wiedźmin Geralt.
Przysyła mnie Angus. Mam kupić duży zapas narkotyku. Angus, powiadasz. Z kogo chcesz zrobić idiotę, Wiedźminie? Z siebie czy ze mnie? Wiedz jedno. Wszedłeś do jaskini lwa, Wilczku. Nudno. Zatarłeś z salamandrą!
Zadarłeś, Salamandro! Thank you.
Teraz dolać rozpuszczalnię. Nie, jesteśmy opóźnieni z produkcją. Prawie gotowe. Nie bij! Naprawdę pracuję. Produkcja narkotyków to nie taka prosta sprawa. Nie bij! Naprawdę pracuję! Produkcja narkotyków to nie taka prosta sprawa.
Dupa mnie swędzi. No, no, świetna robota, Wiedźminie. Wprawdzie zginęło sporo osób, ale co tam? Obrona własna. Dobrze zrobiłeś. Społeczeństwo będzie bez nich lepsze. Ale do rzeczy. Gdzie jest osoba odpowiedzialna za produkcję Fistechu? Znalazłem list od niejakiego Gellerta. Wypadło, że to on. Świetnie. Moi chłopcy robią porządek na dole. Zabezpieczę dowody i narkotyki. Oczywiście dla dobra społecznego. Ty się zajmij Gellertem. Niecierpliwie czekam na postępy. Ta jest. A może przy okazji zabić wszystkich zamieszanych w fistechowy handel? Co? Siemko, może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar? O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież czego chciałeś. I tylko dlatego z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Jasne. Ale trzeba dopaść tego Gellerta. Ech, Siemko, Fistech osłabia ci umysł. Zajmę się tym. Tylko się przygotuj, Geralt. To nie przelewki. Nie martw się o mnie. Wyrównam szanse przy pomocy eliksirów. Wszystkie kości! Thank you.
bytu. Kurwa. Zaschło mi w gardle. Co łaska, panie, co łaska.